Jeśli kiedykolwiek wpadła komukolwiek myśl płowa do głowy, że o 17 września 1939 roku najczęściej zwykło się mawiać, że nastąpiło wkroczenie Armii Czerwonej na tereny II Rzeczypospolitej, to niech sobie to zestawi z najczęściej powtarzaną barbarzyńską napaścią zdradliwych i morderczych Niemców 1 września. Wypowiadając się na temat 17 września, nie można rozpatrywać. Tego w innych kategoriach, jak tylko w kategoriach zbrodniczej napaści, ataku na niepodległy, niezależny kraj sąsiedni. W pakcie Ribbentrop-Mołotow fragment dotyczący wejścia Sowietów do Polski nie był znany opinii publicznej bardzo długo. Jednak trzeba sobie uzmysłowić, że wiedzieli o tej klauzuli od samego początku przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji oraz Stanów Zjednoczonych. Władze tych krajów jednak udawały zaskoczenie, ponieważ kraje zachodnie nie miały najmniejszego zamiaru ruszyć zbrojnie na Moskwę, postanowili jedynie ustnie potępić sowiecką barbarzyńską napaść. Sowieci napadają na nasz kraj 16 dni po tym, jak tego samego czynu dokonują hitlerowskie Niemcy. To, że w Moskwie zapadła decyzja o dość późnym rozpoczęciu działań wojennych, musiała mieć i definitywnie miała uzasadnienie, zarówno militarne, jak i polityczne. Co najważniejsze, Stalin nie mógł mieć pewności, czy jego armia czerwona nie napotkałaby znacznego oporu ze strony polskich żołnierzy? Nieustannie odkładano na później moment ataku, po to, aby grać na czas. Sowietom potrzebny był czas do tego, aby lepiej zorientować się w sytuacji, ale w tym czasie nie próżnowali, gromadzili coraz większe siły. Po to, aby skoncentrować ich taką ilość, aby optymalnie przeprowadzić planowaną operację. Z militarnego punktu widzenia Stalin chciał dopilnować, by wszystko było dopracowane. Dni mijały również z powodów politycznych. Pamiętajmy o tym, że już w kilka dni po ataku Hitlera Francja i Wielka Brytania wypowiedziały III Rzeszy wojnę. Ten akt był decydującym czynnikiem dla Stalina, który chciał wpierw się przekonać, czy kraje zachodnie jedynie poprzestaną na formalnościach, czy jednak dołożą wszelkich starań i aktywnie ruszą z pomocą wojskową. Hitlerowi w tym czasie bardzo mocno zależało na tym, aby armia czerwona mogła w końcu zaatakować. Jego wojska ponosiły znaczne straty. Stąd też bardzo mocno naciskał na Stalina i denerwował się sowiecką biernością. Moskwie jednak nie zależało na tym aż tak bardzo. Zbyt wiele było niepewnych elementów, by ryzykować marsz na zachód. Rzecz jasna, cała sowiecka barbarzyńska napaść na suwerennego sąsiada. Musiała mieć swoje uzasadnienie. Musieli w jakiś sposób umotywować wkroczenie na tereny II Rzeczypospolitej. 17 września o 2 w nocy, kiedy Armia Czerwona atakuje Polskę. W tym samym czasie ambasador Polski w Moskwie został wezwany do sowieckiego komisariatu spraw zagranicznych. Tam nie powiedziano mu wprost. Tylko oficjalnie odczytano, że wojna z Niemcami ukazała to, jakim bankrutem stało się państwo polskie. Według analiz Związku Sowieckiego, Warszawa przestała pełnić funkcję stolicy, zaś rząd przestał istnieć. Z tej prostej przyczyny pojawia się bodziec do działania. Sowieci muszą wziąć pod opiekę ludność zachodniej Ukrainy i Białorusi. Reasumując, oficjalnym uzasadnieniem sowieckiego ataku, zdaniem Moskwy, że prawo polskie przestało istnieć. A co za czym idzie? Pełnoprawnie można wysłać armię czerwoną, by ta zajęła tereny nieistniejącego już kraju. Skoro kraj nie istnieje, to nie może być suwerenny. Kiedy dochodzi do barbarzyńskiej napaści, marszałek polski Edward Rydz Śmigły wydaje natychmiast dyrektywę mówiącą o tym, żeby nie podejmować żadnych walk z Armią Czerwoną. Marszałek zdawał sobie mocno sprawę z bezcelowości takich walk, zatem nie wydawał kategorycznego zakazu podejmowania walki, natomiast zalecał, o ile to tylko było możliwe, by do takich walk nie dążyć za wszelką cenę. Jedynie jeśli to będzie konieczne, z racji obrony własnej. Dyrektywa nie wykluczała stawiania oporu, stąd wiemy o walkach Korpusu Ochrony Pogranicza, który niejako w obowiązkach służbowych miało wpisane podjęcie walki, i czasami ta walka przynosiła dość dobre efekty, czasami była jedynie symboliczna. Oddziały polskie zdające sobie sprawę z beznadziejnego położenia starały się zbiec z kraju. Niekiedy na przeszkodzie stawały maszerujące ku wiśle oddziały czerwonoarmijców stąd też walki były niejednokrotnie nie do uniknięcia. Szczególnie, że żadnemu rozsądnie myślącemu polskiemu żołnierzowi nie zależało na tym, by dostać się do sowieckiej niewoli. Walki polsko-sowieckie odbywały się fazami. Były walki przygraniczne, których autorami byli żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Posuwające się oddziały Armii Czerwonej dotarły do Grodna i Lwowa już 20 września. Jednostkom polskim, chcącym przedostać się przez granicę litewską, stanęły na drodze oddziały sowieckie, chcące odciąć im możliwą drogę ucieczki. W większości naszym oddziałom jednak ucieczka się udała, chociaż na skutek Walk pod puszczą Augustowską, generał Józef Olszyna Wilczyński wraz ze swoim sztabem przybocznym dostali się do niewoli. Polesie i Wołyń były świadkami dramatycznych walk, gdzie w kilkudziesięciu potyczkach polskie oddziały nie odniosły żadnych znaczniejszych zwycięstw. W tym miejscu historycy starszego i młodszego pokolenia ścierają się w swoich opiniach. Historycy starszego pokolenia doszli do wniosku, że tak naprawdę armia czerwona wkroczyła dopiero na nasze tereny, kiedy już Niemcy praktycznie rozbili wojsko polskie czyli w momencie, kiedy losy wojny już tak naprawdę były przesądzone. Natomiast historycy młodszego pokolenia nie zgadzają się z tą tezą. Ponieważ ich zdaniem, gdyby nie doszło do sowieckiego ataku, armia polska miała szansę na dłuższe stawienie oporu. Przeciągające walki zmusiłyby kraje zachodnie do zmiany podejścia i faktycznego udzielenia naszemu krajowi pomocy. Natomiast w momencie, kiedy Moskwa wbija nam nóż w plecy, nie ma już mowy o odwracalności całej sytuacji. Tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, w pakcie Ribbentrop-Mołotow, fragment dotyczący wejścia Sowietów do Polski nie był znany opinii publicznej bardzo długo. Jednak trzeba sobie uzmysłowić, że wiedzieli o tej klauzuli od samego początku przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Władze tych krajów jednak udawały zaskoczenie, ponieważ kraje zachodnie nie miały najmniejszego zamiaru ruszyć zbrojnie na Moskwę. Postanowili jedynie ustnie potępić Sowietów wiecką barbarzyńską napaść. A potępienie do szczególnie mocnych nie należało. Z historii wiemy, że dość szybko Zachód dowodził, że tak samo nie można traktować Niemców i Sowietów. W końcu Sowieci mieli do pewnego stopnia rację, bo granica polsko-sowiecka nie była do końca sprawiedliwa. Po polskiej stronie było całkiem sporo ludności, zarówno białoruskiej, jak i ukraińskiej, które przecież powinny być połączone w jednym państwie. Takie opinie krążyły nieoficjalnie. Po zachodnioeuropejskich salonach, kiedy jeszcze Polskę postrzegano jako ważnego sojusznika. Francji czy Wielkiej Brytanii. To co przed wojną jedynie szeptano, zyskało szerszy rozgłos, kiedy Hitler kazał trzem milionom swoich żołnierzy ruszyć zbrojnie na Związek Sowiecki. Cała polityka zachodnioeuropejska się zmienia. Jednym posunięciem Związek Sowiecki staje się pierwszoplanowym partnerem. Bo przecież wojnę z Hitlerem trzeba wygrać. A żeby Moskwa się do niej aktywnie dołączyła, to już cena nie grała roli. Pamiętajmy o tym, że zarówno Niemcy, jak i Sowieci brutalnie napadli na nasz kraj i barbarzyńsko obchodzili się z mieszkańcami. Zarówno w przypadku niemieckim, jak i sowieckim mamy do czynienia z takim samym poziomem zezwierzęcenia. A jeśli czytamy w podręcznikach historii, o brutalnej napaści Niemiec i wkroczeniu Armii Czerwonej, to jedynie dlatego, że Sowieci tak długo nam to wpajali, że wkroczyli do nas z pomocą, że po dzisiejszy dzień powtarzają te brednie, pomijając kompletnie aspekt mordowania polskich oficerów, żołnierzy czy polskiej ludności cywilnej. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.